Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu o ludziach utalentowanych, ludziach, którzy mają swoje pasje i na co dzień zajmują się także przekazywaniem tych swoich pasji innym wokół. Ze mną dzisiaj w Chełmcu jest Konrad Kita, instruktor jazdy na rolkach. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich, siema. Dzisiaj nasze spotkanie będzie miało troszeczkę inny charakter, mianowicie ja za chwilkę zadam parę pytań Konradowi, a później zajmiemy się troszkę warsztatami, czyli Konrad opowie i pokaże nam, jak na co dzień prowadzi zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, w jakiej formie, tak naprawdę, żeby Państwa zachęcić do tego, aby swoje pociechy właśnie zapisać na zajęcia z Konradem, które prowadzi. A tak w ogóle, Konrad, powiedz mi tak naprawdę, ile już zajmujesz się tak naprawdę tą swoją pasją? Czy tak naprawdę już, nie wiem, jak miałeś 5 lat, założyłeś pierwszy raz rolki i wiedziałeś, że to jest to, czy gdzieś tam twoja pasja z roku na rok dopiero dojrzewałeś do tego, że tak naprawdę ja chcę to właśnie robić? Jeżdżę na rolkach od 7 roku życia, natomiast na początku w ogóle siebie nie wyobrażałem w roli ani trenera, ani instruktora, a tym bardziej jakiegoś tam większego eksperta i tak dalej. Po prostu lubiłem jeździć na rolkach, dlatego jeździłem na rolkach. No ale tak się to potoczyło, że już minęło od tego czasu pewnie 17 lat i z czasem widziałem, że jeżdżę coraz lepiej. Ludzie zaczęli się pytać, jak ja to robię, żebym im coś pokazał. No to początki właśnie gdzieś tak z 6-5 lat temu były mojej nauki innych, bardziej tak po koleżeńsku, za darmo, że tak powiem. Uczyłem moich kolegów, koleżanki, jak robić różne triki. Można powiedzieć, że nabrałem wtedy takiego doświadczenia w uczeniu innych, bo no to nie jest lekka i łatwa sprawa, bo umieć jeździć, a umieć przekazać tą wiedzę, to są dwie całkiem różne rzeczy. No i od 2018 roku zostałem takim prawowitym, legalnym, oficjalnym instruktorem Polskiego Związku Sportów Rolkarskich i prowadzę zajęcia w Sączu głównie i Gorlicach. A powiedz mi, bo tak naprawdę Nowy Sącz i okolice nie mają takiego zaplecza do tego, żeby prowadzić takie zajęcia. Gdzie takie zajęcia się odbywają? Tak, zgadza się. Jesteśmy właśnie obok rolkowiska w Chełmcu. Tutaj najczęściej odbywają się moje zajęcia grupowe i z dziećmi, ponieważ jest to bezpieczne miejsce, jest taki wydzielony właśnie obszar, jest fajna nawierzchnia. Zawsze wiesz, że jak przyjdziesz, no to możesz sobie pojeździć, wypożyczyć sprzęt. Wszyscy są tam ubezpieczeni tak samo, jak kupią bilet. Nawierzchnia jest taka fajna, gumowa, w razie upadku to nie ma większych kontuzji. A poza tym, no to w sumie robię zajęcia po całym mieście, tylko nie ma za bardzo takich parków czy jakichś wolnych przestrzeni, tak jak też tutaj. Więc używamy ścieżek rowerowych, jakichś opustoszałych parkingów. No ogólnie jest z tym ciężko, ale zawsze coś da się znaleźć. Ja się tak staram nie narzekać, że tak powiem, i mówić, że o, nie da się jeździć, to nie będę robił zajęć. Tylko raczej staram się i tak patrzeć na to z takiej pozytywnej perspektywy, bo na przykład patrząc wstecz 10 lat temu, no to było dużo gorzej, a też sobie jakoś radziliśmy. Teraz przynajmniej miasto się rozwija w stronę rozbudowy tych wszystkich ścieżek rowerowych, Eurovelo i tak dalej, więc i tak nie jest tak źle. Można sobie po tym fajnie pośmigać. No i ogólnie jeśli ktoś ma jakieś swoje miejsce czy pod domem, to ja też dojeżdżam. Na przykład ostatnio miałem zajęcia w Gródku nad Dunajcem, tam dojeżdżałem do dzieciaków, więc wystarczy jakiś tak naprawdę kawałek dobrego asfaltu i tam już da rady przeprowadzić zajęcia. A Konrad, powiedz mi, czy jeśli ktoś chce się do ciebie zgłosić, to musi już umieć jeździć, czy tak naprawdę zaczynasz od samego początku? I jaki sprzęt powinna taka osoba mieć, wyposażyć się, w co musi się wyposażyć? Na zajęciach jest wymagany kask, tak jak tutaj mam, i zalecany jest komplet ochraniaczy, czyli nadgarstki, łokcie i kolana.
chociaż nie jest, że tak powiem, wymagany, ale jest zalecany, żeby te nasze kontuzje, upadki, które zdarzają się każdego dnia, wiadomo, przy nauce jazdy to jest normalne, żeby po prostu nie nabawić się jakichś większych urazów, po prostu, jak to moja mama mówi, nie scharatać sobie nóg, tylko tego samochraniacze, żeby przyjęły te wszystkie obrażenia. Jakie tam było pytanie, bo sobie zapomniałem? Tak, jaki sprzęt? Jeśli chodzi o sprzęt, no to tak naprawdę dzieciaki jeżdżą w rolkach każdych, i tych bardzo tanich, i tych droższych, bo tutaj akurat no, stopa szybko rośnie, także nikt nie będzie inwestował w jakieś większe, w sensie lepsze sprzęty, droższe sprzęty, także byle jakie rolki tak naprawdę wystarczą do zabawy. Dla starszych, dorosłych, gdzie już ta stopa nie rośnie, można sobie pozwolić na odrobinę lepszy sprzęt, to polecam ten lepszy, bo w tym wypadku raczej się sprawdza ta zasada, że drożej znaczy taniej, bo takie rolki droższe, lepsze wystarczą na dłużej, jest większa przyjemność z jazdy, można je zawsze naprawić, mniej się psują i tak dalej. Ale to już, że tak powiem, indywidualna kwestia i to sobie omawiam z moimi kursantami. I jeszcze chyba było pytanie odnośnie tego, czy trzeba mieć jakieś umiejętności, czy nie. No to tutaj oczywiście i prowadzę takie zajęcia dla całkowicie takich laików, początkujących, dla osób, które nawet nigdy nie miały rolek na nogach. Wtedy uczymy się właśnie prawidłowej postawy, jak się utrzymać na tych rolkach i wszystko krok po kroczku sobie zaczynamy. Nikogo nie wypuszczam, że tak powiem, na głęboką wodę gdzieś tam na skatepark i radź sobie gościu. tylko każdy jest, że tak powiem, przeze mnie otoczony opieką, tak? A zgłaszają się też tacy ludzie, którzy umieją lepiej jeździć, umieją bardzo dobrze jeździć, ale chcieliby się nauczyć jakichś trików bardziej skomplikowanych, czy nawet są tacy ludzie, często nauczyciele nawet WF-u, czy tacy sportowcy, którzy wiedzą, że coś tam nie gra u nich, są jakieś drobne błędy, ale nie mogą ich, że tak powiem, sami zauważyć, więc proszę mnie o takie na przykład zajęcie przez godzinkę i przez taką godzinkę dużo takich rzeczy możemy wychwycić, drobnych błędów, skorygować tą postawę, doradzić, jeśli coś nie wychodzi, bo z reguły tak sami, że tak powiem, na siebie nie możemy spojrzeć z tej perspektywy trzeciej osoby i fajnie jest, jak taki trener, który się zna, może to ocenić, dać jakieś wskazówki i z reguły osoby są zadowolone, mówią, że pieniędzy nie wydały w błoto. Konrad, tak naprawdę po dzisiejszym wywiadzie może się okazać, że za chwilę wszyscy będą do ciebie dzwonić i zapisywać się na zajęcia. Czy jest jakiś limit, czy jest jakiś podział na grupy? Jak to wygląda? Tak, z reguły jest podział na zajęcia indywidualne i grupowe. Różnią się one oczywiście tym, że jak mam zajęcie indywidualne, no to spędzam z tą osobą 60 minut i naprawdę jestem w stanie dużo rzeczy poprawić, dużą dawkę wiedzy przekazać i mam tą osobę cały czas pod swoim okiem. A grupowe, no to wiadomo, jest trochę więcej zabawy, bo wiadomo, jazda w grupie, no też zależy dla kogo, ale w grupie różne zabawy można porobić, w różne gry, czy tam w hokeja pograć, czy w jakiegoś berka. To z reguły dzieciaki lubią właśnie w grupach sobie ćwiczyć, ale wtedy wiadomo, nie mam tak dużo czasu na każdego ucznia. Ale te zajęcia są tańsze niż indywidualne, o tym na pewno trzeba wspomnieć, a poza tym też staram się rozdzielać to na grupy wiekowe, czyli dzieciaki wiadomo jeżdżą sobie z dzieciakami, a dorośli z dorosłymi, bo jednak takie zajęcia się różnią, nie wolno, że tak powiem, traktować dorosłych jak dzieci, a dzieci jak dorosłych, prawda? Tylko wiadomo, różnią się od siebie i te zajęcia wyglądają zupełnie inaczej. Jak przyjdzie dorosły na zajęcia dla dzieci, no to raczej nie będzie zadowolony z wykonywania jakichś śmiesznych ćwiczeń, śpiewania piosenek czy grania w takie gry dla dzieci. A znowuż, jeśli jakieś dziecko przyjdzie na zajęcia dla dorosłych, no to też takie dziecko nie będzie wykonywać takich twardych ćwiczeń przez 60 minut, bo zanudzi się na śmierć, prawda? I nie będzie chciał przychodzić na takie zajęcia. Także to są te podstawowe różnice. I chyba wyczerpałem to pytanie już do końca. Ja bardzo dziękuję teraz Konradowi za tę rozmowę i zapraszam Państwa do zaobserwowania, jak Konrad prowadzi zajęcia i serdecznie zapraszam do kontaktu z Konradem, do zgłaszania się na jego zajęcia albo indywidualne, albo grupowe. Link do kontaktu z Konradem Kitą znajdziecie pod naszym wywiadem. Zapraszamy do oglądania i zapisów
na warsztaty z instruktorem rolkarstwa Konradem Kitą. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na zajęcia. Dziękuję, pozdrawiam. Siema, tutaj Konrad, jesteśmy na naszym tajnym torze. Tutaj mamy Kacpra, który będzie, że tak powiem, moim królikiem doświadczalnym. I na jego przykładzie pokażę, tak chociaż odrobinkę, jak wyglądają te nasze lekcje z najmłodszymi. I przejdziemy sobie od takich bardzo podstawowych rzeczy, czyli od pozycji. Możesz się, Kacper, że tak powiem, ustawić tak jak ja tutaj do mnie twarzą. Dobra, i teraz wytłumaczymy sobie idealną pozycję rolkarską. Musisz mieć bardziej zgięte kolana. Dobra, pochylenie do przodu i tak trzymaj. I teraz opisuję pozycję rolkarską. Tutaj przód naszych rolek, kolana i bark stanowią jedną linię. Mogą być jeszcze nawet bardziej zgięte te kolana, nie? Ale to i tak jest super pozycja. W takiej pozycji zawsze chcę jechać na rolkach. Plecy są proste, idealnie jak u Kacpra, ale pochylone do przodu. Głowa patrzy się tam, gdzie jedzie, nie patrzymy się w dół, co nie? I w tej pozycji każdy rolkarz powinien się poruszać. Jesteśmy nisko na nogach, w razie jakiegoś upadku to mamy nisko do ziemi, te upadki nie bolą. I coś jeszcze można dodać. Ręce są na kolanach, tak jak u bardzo podstawowych rolkarzy, żeby w razie upadku od razu mam ręce, pyk, spadam sobie na ziemię. I to by było tyle, jeśli chodzi o tą postawę. Jeszcze są takie, no można powiedzieć, niektóre niuanse, ale ogólnie nie możemy też koślawić rolek, nie? Czyli ani tak na krawędzie nie schodzimy wewnętrzne, ani zewnętrzne, tylko ładnie, neutralnie kółeczka stoją na ziemi, co nie? No, Kacper bardzo ładną ma teraz pozycję. Jak mamy pozycję, możemy pokazać, jak upadać. To jest bardzo ważne, jak są upadki. Czyli tak, chcemy być w naszej pozycji głębokiej. Leciutko się rozpędzamy do przodu, mogą być dwa kroczki i będziemy chcieli upaść na kolana. Ja Ci pokażę pierwszy, dobra? Uwaga. Jadę, jestem nisko na nogach. Ręce, kolana. Dawaj, teraz Ty. Nisko na nogach, ręce, kolana. Super. Wywaliliśmy się i teraz tak. Dobrze, nie było źle, ale dawaj jeszcze raz na dół, ja Ci pokażę jak wstać. Okej. Okay. I tak, nie zawsze zdarzy się, że upadniemy na kolana, nie? Może się zdarzyć, że coś tam pójdzie nie tak i jestem na przykład tak wywalony, nie? Ty też się możesz tak wywalić jak ja, na przykład na plecy, nie? I teraz tak, musimy zawsze się obrócić i jakoś sobie wejść w tą pozycję na kolana, nie? Tak, jesteśmy na kolanach. I teraz tak, wysuwamy do przodu naszą mocniejszą rolkę, mocniejszą nogę, nie? Mamy ją wysuniętą do przodu i teraz są dwie szkoły, ale ja pokażę jedną. Dajemy obie ręce na kolana. Tak jest. I mocno się zapierając wstaję do góry, ale nie od razu się prostuję, tylko do naszej pozycji rolkarskiej, nie? Czyli wstaję, pyk, od razu jestem w pozycji. I tak powinniśmy upadać i wstawać na rolkach. Pierwsze ćwiczenie, wstęp do jazdy do przodu. Załóżmy, że Kacper nie umie jeździć, chociaż wiem, że umie, ale to i tak Ci się sprzyda. Pierwsze ćwiczenie to jest tak zwana jodełka. To ćwiczenie stosuje się na bardzo początkowym poziomie dla ludzi, którzy nie potrafią w ogóle jeździć do przodu. Ustawiamy się w pozycji literki V, tak jest. Musisz pamiętać o pozycji, czyli zgięte kolana, pochylenie do przodu. I będziemy chcieli, w ogóle się nie chcemy poruszać, jeździć na rolkach, tylko chcemy wykonywać takie kroczki, jak jodełka. Jedna i druga, lewa, prawa. Lewa, prawa. Cały czas dokładając jedną rolkę do drugiej. Dopiero z czasem, jeśli rolkarz będzie już doświadczony i przyjdzie na parę zajęć, że tak powiem, oswoi się z rolkami, będzie się działo coś takiego. Za każdym razem poleci mu lekko do przodu rolka, będzie ten ruch robił coraz głębszy, będzie potrafił się utrzymać na jednej rolce i będzie jechał do przodu. Pyk. Dawaj tutaj troszeczkę, gdzie ja jestem, bo tutaj masz tor kubeczków. I spróbuj sobie zrobić to ćwiczenie tak jak ja. Czyli cały czas na boki,
Tak jest, idziemy. Super. Tak jest. Cały czas ręce na kolanach, jesteśmy nisko. Bardzo dobrze. I tak sobie idziemy. I to jest jodełka. Pierwsze ćwiczenie. Bardzo dobrze. Robimy kolejne ćwiczenie, także doskonalące naszą jazdę do przodu. Nazywa się hulajnoga. Będziemy w pozycji litery V, ale nie, że tak powiem, skierowani prosto, z rolkami tak, tylko jedną chcemy ustawić do przodu, a druga jest do boku. Też mamy literkę V, ale bardziej do boku, pod takim kątem 45-30 stopni, można powiedzieć. I teraz tak, nasza lewa rolka, czyli ta, będzie jechać cały czas prosto. Nic z nią nie kombinujemy, ona cały czas jedzie prosto po podłożu. A dlaczego to ćwiczenie nazywa się hulajnoga? Bo z prawej nogi będziemy się odpychać tak, jakbyśmy jechali na hulajnodze. Czyli ja pokażę Kacprowi, pyk i odpycham się. Odpycham się. Jak mam trochę prędkości, mogę dołożyć rolki w tak zwaną pozycję tramwaju czy pociągu i jechać sobie normalnie, jak już taki całkiem porządny rolkarz, nie? Także dawaj Kacper, pokaż to ćwiczenie, parę odepnięć. Tak jest, do przodu, dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze mocne odepchnięcia. Super. I tak do końca. Jeśli czujesz, że masz już jakąś prędkość, możesz sobie dołożyć dwie rolki i chwilę pojechać, nie? Dobrze. Cały czas pamiętaj o pozycji rolkarskiej. Kolana ugięte. Dobrze. Subcio.